Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie dzisiaj z nami otwornice. Tak. Regulowane od Wolfcrafta. Tak, zgadza się. Model AH 45-90 i AH 45-130. Jedna nowa, druga używana. Zapraszamy. AH 45-90 tak na dobrą sprawę zostało po to, żeby wam pokazać, jak to przy kodzie oryginalnie spakowane. A 45-130 mamy na użytek własny, z którego korzystamy. Tak jest. Pobawiliśmy się nią trochę. Otwornica jest naprawdę fajna. Jak wygląda, to wam pokażemy z bliska. Otwornice regulowane nie są jakoś bardzo mocno popularne. W sumie najczęściej wykorzystywane są i chyba najczęściej znane, zwłaszcza wśród takich majsterkowiczów, otwornice z takimi gotowymi koronami. Tak, ja osobiście nigdy nie spotkałem się właśnie z taką otwornicą. Bardziej właśnie używałem, tutaj mamy dla przykładu otwornice metalowe, które zakładamy na wiertarkę bądź też na wkrętarkę. Tak jest, przy czym one występują w dwóch odmianach, taką jaką my mamy, czyli generalnie puszka jest w całości, wymieniamy całą puszkę, albo mamy podobną podstawę jak tutaj, mamy po prostu blaszane nakładki w różnych rozmiarach, w zależności od tego, jak potrzebujemy. Ta jest lepsza z jednego prostego względu. Nie szukasz po skrzynkach rozmiaru, który akurat potrzebujesz i nie wozisz ze sobą gratów, których nie będziesz używał. To się zgadza, tak. A tutaj możemy wyregulować sobie otwór, który chcemy, nie? Tak jest. Co możemy o nich powiedzieć? Wykonane są częściowo z plastiku, częściowo z metalu. Jak to wygląda, zobaczycie z bliska, jak będziemy robić prezentację. Możemy je używać do czego? Możemy je używać do płyt GK albo generalnie płyt jakichś wiórowych. Tak. Do plastiku możemy używać także, do miedzi, do drewna. Zastosowanie pod co? Na przykład pod puszki. Tak, takie podstawowe zastosowanie. Tak. Standardowy rozmiar puszki 68 mm jest tutaj oznaczony. To też pokażemy z bliska, łatwo jest sobie to wyregulować, zabezpieczyć. Pod co jeszcze możemy? Pod halogeny, jeżeli ktoś potrzebuje. Na przykład. Pod kanalizację, pod wentylację. Tak jest. Także pod wszelkiego typu rury. W rozmiarach właśnie między 45 a tym rozmiarem, który mamy, tak? No bo tu mamy 90, tu mamy 130. To jakby chyba logiczne. To co? Myślę, że przyjrzymy się z bliska, jak to wygląda. Zapraszamy. Otwornica wygląda w ten sposób. Góra z jakiegoś, to jest jakiś kompozyt aluminiowo-metalowy z podziałką w milimetrach, którą widać. Tutaj mamy predefiniowane na skali wielkości i to jest w tej górnej części. Po obu stronach mamy oznaczenia puszek i rur, takie już predefiniowane. Popuszczamy te trzy śruby i przekręcając górną częścią w stosunku do dolnej regulujemy ten rozstaw, który jest nam potrzebny. Powiedzmy, że my potrzebujemy wywiercić sobie standardową puszkę 68 mm. Oznaczenie mamy tutaj, więc do momentu, w którym skrzydełko spotka nam się z tą podziałką, dojeżdżamy, następnie kontrujemy wszystkie te trzy śruby i mamy. To jest ta nasza używana i jej się na razie pozbędziemy. Weźmiemy sobie nowy zestaw. Nowy wygląda w ten sposób. Zapakowany jest w papierek. Tutaj mamy samą otwornicę, trzy ostrza, dwa kluczyki i wiertło. I zaraz sobie to na szybkości rozpakujemy, zmontujemy, zobaczycie, jak to wygląda. A następnie myślę, że w ramach testu mamy tutaj standardową, jakąś tam używaną puszkę. Spróbujemy tą puszkę obsadzić w karton gipsie i spróbujemy ją obsadzić w płycie. To co? Montujemy. Ok, pozbyliśmy się naszego opakowania. Otwornica jest ruchoma. Jak widzicie, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, musimy założyć wiertło. Wiertło jest predefiniowane z nacięciem i tutaj mamy naszą kontrę na kluczyk 2,5, który jest w zestawie. Wkładamy sobie wiertło. Tak, żeby ta kontra była w tym miejscu, w którym mamy nasze nacięcie. Dokręcamy. Z wyczuciem oczywiście. Druga część to montaż tych blaszek. Blaszki montujemy w taki sposób, że wykręcamy sobie nasze śruby. Może pokażę jedną, resztę przyspieszymy. I tą zewnętrzną stroną do krawędzi zewnętrznej naszej otwornicy. Skręcimy to sobie teraz na szybko i działamy dalej. Mamy wstępnie zmontowane. Ustawiamy sobie rozstaw na puszkę 68 mm. Tak. O. Mniej więcej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I skręcamy. Skręcone z wyczuciem. Do tych śrub potrzebny jest kluczyk 4. To tak w ramach do powiedzenia. Weźmiemy sobie najsłabszą w tej chwili z naszych 18V wkrętarek i robimy test. Mamy ustawiony standardowy rozstaw puszki, rozmiar 68. Równiutko nam powinna po wywierceniu puszka wejść. Nie powinna nam wpaść. Się okaże po wywierceniu. I teraz uwaga, dobra rada wujka Jacka, żebyście zrobili od razu to, co w tej chwili zrobił Romek. Bo jak zostawicie ten kawałek płyty, a już nie daj Boże jakieś meblówki w środku, to później trzeba to wyłamywać. I sprawdzamy. Bez najmniejszych problemów. Nie wypada. Trzyma się równiutko. Jeszcze możemy sobie wyciągnąć. Wiadomo, że tą krawędź papieru można by było tam delikatnie poprawić, jak ktoś jest bardzo problematyczny. Trzyma się idealnie, myślę, że wygląda super. To co? Zmieniamy materiał. Mamy płytę. Nie jest to byle jaka płyta, tylko ta płyta pamięta jeszcze czasy PRL-u, więc jest 2 razy mocniejsza, nawet 3 razy mocniejsza od tych, które mamy teraz. No to próbujemy. widać już ładniej na płycie. No idealnie, pójdą śruby dokręcające, będzie wszystko idealnie, równiusieńko. Ustawiliśmy sobie najmniejszy rozmiar, jaki jest, czyli 45, na mniejszą deskę. No i co, próbujemy? Ale to już typowo drewniana deseczka. Tak. Działamy. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu. I co, panie kolego? Ja jestem pod wrażeniem. Nigdy nie korzystałem z takiego sprzętu, jak wcześniej wspomniałem. No, dobry sprzęt. Naprawdę bardzo dobry sprzęt. No, wiadomo, no, w metalu niestety tego nie użyjemy. W miedzie ewentualnie. W miedzie ewentualnie, tak. Tak, ale jeżeli chodzi już o wykręcenie otworów w płytach metalowych, no to niestety blach, tak, to nie dam rady. Oczywiście jak najbardziej do płyt, do drewna, to spełnia swoją funkcję. Słuchajcie, sprzęcik fajny. Myślę, że no nie wymaga jakichkolwiek umiejętności. No wykręcenie otworów, jak można zobaczyć, to ułamki sekund. Podoba mi się jego uniwersalność. Tak, to jest fajne, to jest dobre, nie? Zmieniasz sobie rozmiar, który najbardziej ci pasuje. Od najmniejszego, tu jest też 45, do największego, aż do 130. Ta bardziej do prac elektrycznych, jakiś tego typu, tak? Mniejsza 90, tutaj już większe rury. Tutaj już bardziej chyba większe zastosowanie jest do wentylacji, nie wentylacji. Tak, jest jakaś drobna hydraulika, którą gdzieś tam trzeba przepuścić. Jeżeli potrzebujemy, to jak najbardziej sprzęt można polecić. Słuchajcie, sprzęt fajny, co my tutaj mamy, jeszcze jedna informacja taka. Od 45 do 65 mm, od 1200 do 1500 obrotów, od 66 do 100, od 1000 do 1200, powyżej 100, 800, 1000, tak? Tutaj jest ta sama podziałka, tak, że jakby nie uwzględniająca ostatniego punktu. Nie bez powodu wybraliśmy najsłabszą z wkrętarek, którą mamy. To jest DWT, tak, która ma maksymalnie 1350, żeby móc się po prostu tym pobawić. Sprzęt fajny, godny polecenia, myślę. Ja też tak uważam. Jestem na tak tyle w temacie. Ciekawy jestem, czy wy macie, czy korzystacie z innych firm. Jakie są wasze opinie? Zapraszamy do zostawienia komentarzy. Tak, jak najbardziej na pewno będziemy czytać. Chyba że też macie może jakieś filmiki, na których korzystaliście z tego. Jeżeli macie, przyślijcie linka, z chęcią na pewno zobaczymy. I tym optymistycznym akcentem co? Dziękujemy bardzo. Tak, będziemy kończyć. Słuchajcie, sprzęt jest naprawdę fajny, jak działa, widzieliście sami. My możemy tylko polecić. Zapraszamy was na portale społecznościowe, tak, Facebooka, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Twitterze, tak, na nasze live'y, na vlogi, które się gdzieś tam pojawiają z Partyzanta od czasu do czasu. I co? I widzimy się już wkrótce. Tak. Trzymajcie się, hej. Cześć.